Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Fragmentami z Księgi Przypowieści Salomona i z Listu Jakuba witam was bardzo serdecznie kolejnego dnia lipca, 27 lipca. Boża mądrość i jak ją zdobyć. Taki wspólny tytuł można by nadać dzisiejszym dwóm wersetom. Od razu narzuca się pytanie, gdzie mogę znaleźć mądrość i zrozumienie, które pomogą właściwie przechodzić przez życie. Jakub daje odpowiedź, jeżeli ktoś czuje, że nie posiada mądrości i potrzebnej do właściwego ustosunkowania się do prób życia, zresztą żaden człowiek nie posiada tej mądrości, niech prosi o nią Boga. To pokazuje, że nie musimy się zmagać z problemami życia w oparciu o własną mądrość. Jeśli w jakiejś sytuacji brakuje nam wiedzy na dany temat, to powinniśmy przyjść do Boga i powiedzieć Mu w modlitwie o naszych wątpliwościach. Z całą pewnością nie powinniśmy się obawiać odrzucenia, wyśmiania, napomnienia, że czegoś nie wiemy, a wręcz przeciwnie. Bóg jest zadowolony, gdy jesteśmy chętni się uczyć i przychodzimy do Niego, powierzając to, z czym się akurat zmagamy. Wielu z nas nie wie wszystkiego. Mamy pewne ograniczenia, mamy do czynienia z różnymi wyzwaniami w naszym życiu. A Biblia nie daje konkretnych odpowiedzi na wszystkie problemy, które pojawiają się w naszym życiu. Nie rozwiązuje ich, ale w wielu miejscach Boże Słowo daje ogólne wskazówki. Naszym zadaniem jest zastosowanie tych wskazówek do konkretnych problemów, jakie pojawiają się w naszym życiu. Biblia podpowiada nam, jak mądrze i dobrze żyć. Kim jesteśmy? Jak mamy radzić sobie z presją, której jesteśmy poddawani każdego dnia? W jaki sposób możemy osiągnąć wewnętrzny spokój? Jak powinniśmy podchodzić do swoich problemów, cierpień, emocji, myśli, potrzeb, win, błędów? Jak mamy przyjmować to, że nasze życie kiedyś się skończy? Na te ważne pytania Biblia odpowiada nie wprost, ale poprzez przypowieści i rozmaite historie. A my, odnosząc je do własnego życia, mamy szansę wybrać dobrą drogę. Dlatego potrzebujemy mądrości, by umieć odnaleźć tę właściwą drogę. Duchowa mądrość to umiejętność zastosowania w praktyce Bożych nauk w sytuacjach codziennego życia. Mądrość daje nam także otwartość na sugestie i słowa krytyki. Człowiek mądry jest gotowy zrezygnować z własnej niezależności i polegania na sobie na rzecz zwrócenia się w kierunku Bożej prawdy. Zamiast bać się ludzi, boi się Boga. Jakub o mądrości powiedział, że jest ona czysta i pełna pokoju, bowiem rozwiązuje problemy. I cała Boża mądrość jest dla nas dostępna w każdej chwili. Kiedy mamy problemy, nie wiemy, jak poradzić sobie z daną sytuacją, możemy zawołać: Panie, potrzebuję mądrości. Odpowiedź, jaką otrzymamy, może wprawić nas w zdumienie.